Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj mamy wtorek, 13 kwietnia, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Dzisiejsza Ewangelia, kochani, jest kontynuacją wczorajszej Ewangelii, a więc kolejne wersety trzeciego rozdziału Ewangelii według świętego Jana. I przypomnę, że wczoraj Pan Jezus wzywał nas do tego, abyśmy się powtórnie narodzili. I posłużyłem się takim przykładem, porównując nasze życie duchowe do motyla. W początkowym etapie życia tego osobnika jest on gąsienicą nastawioną jedynie na branie, później natomiast zamyka się w kokonie i przeżywa swojego rodzaju metamorfozę, a później staje się motylem po to, żeby oderwać się od ziemi i mknąć gdzieś tam w przestworzach. Kochani, skoro Pan Jezus mówi, abyśmy się powtórnie narodzili, a więc to, co stare, musi umrzeć. Co musi w nas umrzeć? Pismo Święte mówi, aby umarł w nas ten stary człowiek, a więc byśmy egoizm zastąpili miłością, altruizmem albo jakąś empatią, abyśmy chciwość zastąpili możliwością dzielenia się z innymi, hojnością, abyśmy zamknięcie się w sobie zamienili na otwartość, a lenistwo na pracowitość, pożądliwość na czystość, pychę w pokorę. Pan Jezus w tej Ewangelii mówi takie słowa: wiatr wieje tam, gdzie chce i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z ducha. I myślę, że ten motyl z tego naszego porównania też potrzebuje takiego wiatru, który uniesie do góry. Często zdarza się w naszym życiu, że potrzebujemy takiego Bożego wsparcia. Tak jak żaglówka potrzebuje takiego wiatru w żagle, jak to mówimy, żeby mogła podążać. Inaczej będzie po prostu stabilna, będzie stała na jakiejś mieliźnie. Myślę, kochani, że nie wszyscy ludzie lubią wiatr. Choć jest on pożyteczny, czasem bywa nieprzewidywalny. W swojej pokorze człowiek musi stanąć i powiedzieć, że wiatr jednak kieruje się swoimi prawami. Nie zawsze jest tak, kiedy sobie coś ustalimy, wiatr może to bardzo szybko zmienić. Tak samo jest z Duchem Świętym. Duch Święty jest nieprzewidywalny i ludzie, którzy są otwarci na działanie Ducha Świętego, również bywają spontaniczni i czasem ktoś może powiedzieć, że wymykają się spod kontroli. Kiedyś pamiętam rekolekcję, którą prowadził u nas ojciec Janusz Jędryszek, który zadawał pytania poprzez dialog z mikrofonem, z ludźmi, jaki jest najbardziej popularny święty w Kościele. I niektórzy mówili, może święty Józef, niektórzy nie, święty Antoni, niektórzy mówią, święty ojciec Pio. A on powiedział, nie, najbardziej popularnym świętym w Kościele jest święty spokój, którego pilnują dwie zasady. Pierwsza, przecież nigdy tak nie było. I druga, przecież zawsze tak było. Po prostu Pan Bóg jest również nieprzewidywalny i Pan Bóg czasem nas zaskakuje. I ludzie Boży, charyzmatycy, są po prostu otwarci na różne zmiany akcji, ponieważ Pan Bóg jest tak naprawdę aranżerem i On w tym wszystkim rządzi. Musimy sobie, kochani, to szczerze powiedzieć, że święci są często takimi szaleńcami nieokiełznanymi, ludźmi, którzy nastawieni są na działanie Pana Boga. I święci, choć są niewygodni, to są światu bardzo potrzebni. Czasem są taką solą w oku, ale czasem dzięki nim Pan Bóg sprawia, że Kościół, że ten świat się zmienia. Wiatr jest nieprzewidywalny i potrafi zburzyć płot, który dzieli ludzi pomiędzy sobą. Potrafi dać siłę wszystkim tym, którzy mają już opadłe ręce, być takim wiatrem w żagle. Wiatr potrafi również osuszyć, choćby i osuszyć łzy ludzkie. Taki jest właśnie Duch Święty. I Pan Jezus chce, abyśmy poszli za tym wiatrem, abyśmy nie przywiązywali się do jakichś schematów. Przepraszam Was, kochani, za to porównanie, ale myślę, że każdy z nas może się dzisiaj zastanowić, czy jest taką gąsienicą nastawioną na branie, czy jest w kokonie, jest zamknięty, jest oburzony na cały świat, zamknięty na wszystkich ludzi, łącznie z Panem Bogiem, czy jest może już motylem, który potrzeba, aby rozwinął swoje skrzydła i powiedział, Panie Boże, działaj, jestem do Twojej dyspozycji. I na ten czas, kochani, chcę udzielić Wam Bożego błogosławieństwa. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, pa, pa. Do jutra.